Dobry. Zobaczcie. Wypiłem już zdrowie Orbity. Tam parę dni temu, bo ją złożyłem. Miałem nadzieję, że będzie chodziła, nie? Ale nie chciałem tego kurestwa. Słyszycie? Jak to cichutko chodzi? Ten orbitol się przycinał. Myślałem, że to była wina siłownika albo jakiegoś zapowietrzenia się, ale to jednak się przytarło. W naszym bizonie były, kurwa, dwie usterki od nowości, których do tej pory nie usunęliśmy. Czyli takie chujowate sprzęgło, co się ciągle rozregulowywało. I właśnie orbitko całe życie se sama kręciła. To tak wyglądało, jakby kombajnista był dobrze napierdzielony i nim jeździł. A my na kombajnie nie pijemy. Po robocie to i owszem, bo duży, kurwa, w przeciwieństwie od małego Atianka, to nie, kurwa, wielbłąd i kaktus napić się musi. To tylko idealni nie piją, albo piccolo. Idealny skakał wczoraj. Dzisiaj mamy poniedziałek, 5 lipiec. A ta mała, kurwa, się zaś podszywała pod moje konta. Zlinczowali go trochę koledzy. Sraka mu się zapaliła, ale dalej wariuje. Pousuwał oczywiście komentarze. Wbijajcie do posta kabaretu Malina, chyba z niedzieli. No, tam jakiś coś jak te piwko reklamowali i tam koledzy ze mną włącznie pisaliśmy. Oczywiście zaczęły mnie obrażać znowu jakieś frajerskie, kurwa, wytryski. Taki mały hot owca, czyli chyba miłośnik owiec. Czyli rolnik zawodowiec od dymania kuzji owiec. Napisałem mu, że ma czas dzisiaj do północy przeprosić. Bo jak nie, to będzie marnie. Ale dobra, miał być film o mechanice, to pogadamy o mechanice. Zrobię wam osobne odcinki o tym, co się, kurwa, porobiło. Jak psi wytrysk, kurwa, z Barszczykowa opublikował moje dane. A teraz, kurwa, pisze, że on nie ma multikont. Takich jak zakaz wjazdu i takie tam. Będzie się działo teraz w tych internetach. Dzisiaj też, kurwa, jednego chuja zacząłem prostować. Akcja się rozwinie dopiero za parę tygodni, ale już jest stan wojenny. Zaczął wydzwaniać po mamusiach, po kim popadnie. A taki bohater jak chuj. Zresztą szkoda mówić. Załatwimy sobie sprawy po męsku. Bez nagrywania, jak będziesz chciał malutko, to nagramy, kurwa, zobaczysz, co się z tobą stanie. Ale na razie niechaj będzie spokój. Co ja wam powiem? Orbita się zacinała, to od kolegi wytargaliśmy z Bizona. Jest film nagrany, taka krótka prezentacja. Co ciekawe, Bizon 50-56, czyli chyba jakiś eksporcik, nie? Wacolo to będzie wiedział. On wszystko wie o bizonach, chłopiku. Pozdrawiamy Wacka. Pana Kazimisza ostrzegamy przed klaunami, bo jak Wacław zrobił z pana Kazimisza wschodzącą gwiazdę, chociaż kiedyś było różnie z tym, kto wie, ten wie, to klaun chce podebrać go. Takie słuchy nas doszły. O, zobaczymy, czy tu, patrzcie, ta orbita będzie żyła. To jest luźne, czyli tak jak na... Aha, chciałem powiedzieć, że raz platforma chuju w dupę się przydała, bo włączyłem sobie filmiki, bo chciałem zobaczyć, jak działa orbitka, nie? Nigdy w życiu tego wcześniej nie robiłem. Kolega robił, mój, że proste, ale jak zwykle nie skręcało. Pozdrawiamy inżyniera. Patrzcie, ten będzie żył. Tak ma chodzić orbitol. A u mnie... Płacz i rozpacz. Oczywiście są poznaczone. Tutaj, o, dla pamiętnych. Kurde, gdzie jest to oczko kamery? Tutaj. Poznakowane. Jeszcze sobie delikatnie po kreseczki ponacinam. Ja powiem wam, o, ostrości nie łapiemy. Ja powiem wam, że najlepiej mi się nie napierdala przecinakami, młotkami, tylko jak jest możliwość delikatnie pilniczkiem naciąć, bo każde uderzenie powoduje mikropęknięcia i później się niektóre elementy pękają na pół tylko dlatego, że je znaczyliśmy. A ja siły mam, kurwa, trochę więcej niż to, kurwa, wasze koksy z Barszczykowa. Z całą ekipą włącznie.
to mógłbym połamać takie. Wiecie, dlaczego to się nazywa tłumacz u nas? Bo kurwa, z takim tłumaczem, jak idziesz i naprawia się miejsca, w których żaby mieszkają, delikwentom, każdy zaczyna rozumieć. Ktoś zrozumie, jaki błąd popełnił. Także słuchajcie, widać, że to będzie żyło. Uszczelnimy go, tylko jutro polecę, może na Breslau kupię od nowa kondony, bo te już żem zużył. To tylko taka sknera z żerdla skner, z barszczykowa, chytrus mały. Zakłada używany i później się cuda dzieją. Widzieliście aktora porno? Amatora? Kurde, jak ja to dostałem, 2 dni płakałem. A zobaczcie, jak to nie chodzi. O! Można by nawet do oleju wrzucić. Zobaczymy, czy nasmaruje go. Czy pomoże. Pomożecie? To już jest dętka. O kurwa, słaby nie jestem, ale się zacina tak, że kierownicą nie szło ruszyć. A wiecie, po czym się kapnąłem, że nie będzie żyło? Tylko przyłapałem na 2 śruby i chciałem delikatnie ruszyć kierownicą, czy wskoczył na ząbki i się zaraz zblokował, nie? Mówię, oho, po sprzęcie. Także słuchajcie, widzimy się później przy tej maszynie. Nagram wam film, bo zaczęły się zaś groźby pod moim adresem. Będą mi wjazdy robić na mój brudnostodołę, kurwa. Dzięki takiemu chujowi Dolania Małemu, co to zaczął ze mną dawno, dawno temu i nikt nie w oczach. Wszyscy mu mówią, Kajtek, ale ty schudłeś. To kurwa Żydzi za okupacji, kurwa, i wszyscy więźniowie obozów koncentracyjnych wyglądali lepiej, a mieli powody prawdziwe do zmartwień. Chociaż w sumie ze mną zadrzeć, to chuj wie, czy to lepiej w Auschwitz wylądować. Zobaczymy, jak wam film nagram. I wreszcie tam planuję pojechać. Jak będę żył, kurwa, to się widzimy w Barszczykowie. Drodzy widzowie i ci, co nas pozdrawiają. Jak pokazałeś, że nie lubisz na sucho, to masz z olejem, tatku i synku, którzy kurwa udają niewiniątka, a fikają w komentarzach. Jakoś tak pan Bolesław. Bolesław z Boliwódki strasznie posiwiał, a młody zmarniał. To widzę, że chyba dotarło do was, że te kurwa kozaczenie w internecie i rzucanie się do osób, których się nie zna, nie przynosi niczego dobrego. Dlatego co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, ten komornik hodowca, czy tam jak on się nazywał? Lolnik. Hodowca, czyli miłośnik kóz i owiec. Nie wiem, kurwa, raz cię gówniarzu zignorowałem, bo wydaje mi się, że ty jeszcze jesteś niepełnoletni, albo ty ledwo co skończyłeś 18 lat. Nigdy, gnojku, nic do ciebie nie miałem i ciebie nie obrażałem, ale za to, co zacząłeś pisać o mnie, będziesz musiał ponieść srogą karę. Najpierw padasz na kolana, morda do lustra i nagrasz siebie przepraszającego dwóch moich kolegów i mnie i ludzi, których obraziłeś. A jak to nie zadziała, to załatwimy to w swoim stylu. Ale żeby kurwa nie było, że nie miałeś szansy zrehabilitować się delikatnie. I tak cię kara spotka, kurwa, tylko byś przynajmniej przeszedł ją łagodniej. Pozdrawiam, do następnego. No i jesteśmy po malutkiej przerwie. Orbitko rozebrane. W naprawdę fajnym stanie. Niepozacierane, leciutko się kręci. Poznaczyłem je, chociaż na tym nie ma znaczka, jak u mnie. Chyba, że niedowidzę. Jak pewien chłopina o zakrzywionym spojrzeniu na świat. Jakby byli kurwa z innej, równoległej rzeczywistości. Platformy, czegoś tam w dupę. Dobra. Patrzcie, jak się elegancko kręci. Będzie żyło. O, tak by ustawiony. Tak go zostawimy. Ja pojadę chyba we środę, bo dzisiaj mamy poniedziałek. Dokupię te gumy. Poskładamy. A do tego... Drodzy widzowie, czy można dokupić te dwa elementy?
Nigdy nie rozbierałem tego gówna. Wiem, że do pomp hydraulicznych, ale chlapie, można wszystko dokupić, ale to już wymaga wymiany, bo dętka. Może gdzieś mi się uda załatwić. Także co, nie będę wam przynudzał. Tą kosteczkę też rozbiorę, wymyję, wyczyszczę wszystko i poskładaję i lecim z tematem, nie? Także do później. No i tak jak wam mówiłem, ja wolę delikatnie pilnikiem zapiłować. Widać. Tutaj też widać, widać. 3 i 3. I tego z dławikiem nie. To ciekawe, młody też to zauważył, jak żaden ze mnie hydraulik siłowy. Albo taki hydraulik siłowy, jak z niektórych kurwa rolniki. Wielkich foliarzy YouTube'a. Czasami się zmieni orbitrol z maszyny do maszyny. Kiedyś to przy Jaśku starym, tym takim kurwa z półokrągłą kabiną. Jakiś coś tam. O, taki jak taki jeden spoko gościu, ma ich dużo. Agrosa Wróg się nazywa. To jeden właśnie z tych takich starszych Janków. Zacna maszyna. Rolnicy sobie sami przełożyli orbitę, nie? Kurwa, wszystko padło. Hydraulika, kurwa, sterowanie. No masakra. No i kopali się w czoło, zakładali 10 innych orbitroli, nie chodziło. I dopiero jak oryginała wzięli, zawieźli do regeneracji, chłop zrobił, to maszyna wróciła do żywych. Ale przy okazji 7 pomp tłoczkowych było zajebanych, nieumyta skrzynia biegów z opiłków. Ja przyszedłem w trakcie, żeby nie było, że ja nie myję, kurwa, ja akurat czysto naprawiam te graty. To kurwa pseudomechanik narobił człowiekowi tyle kosztów, że głowa boli. A co zrobicie? Świat jest idealny, tylko kurwa w Teletubiślandzie nasz Pinky Winky musi torebkę dostać, bo to wiadomo, tęczowy klaunik. Pozdrawiam jego i tatusia w imieniu moim i ludzi, którzy was nie lubią, czyli loża szyderców i kilku ukrytych naszych agentów. Także do następnego. Widać, że tatku nie lubisz na sucho. I klaunik, to nie mój pomysł, kumpel mi to dzisiaj wysłał, ja sprzedaję. Ale potrafię się przyznać, że nie ja wymyśliłem, a nie jakby kurwa wszystkie zasługi dla siebie. Także do następnego. Dobre ludziska. Zobaczcie, tu już mamy trochę rozkręcone, ale nie robiłem za dużo, bo pojechali im z Adamem fantów nakupić. Tu nasza orbita będzie do regeneracji szła. Chyba, że chcę dokupię części. Patrzcie, ile zabytkowych części z epoki PRL-u mamy. Ślimoki. Gwiazdki. Wałki. Wałek wygarniający ze zbiornika. Kółki. Tu zwariowany tor, czyli wariator. Łopatki. Kurwa, jest tego sporo. A na drugim magazynie mamy jeszcze więcej, także do zobaczyska. Pozdrawiamy klaunów i normalnych oczywiście, że tak. A, zagęszczam ruchy, bo na 40 jestem zaproszony do pewnej przeuroczej pani. I do tego pięknej, także idę i uciekam. Narka.